To już trzeci trening w tym roku. A efektów dalej nie widać. Jeszcze te pierdoły. Żeby mieć formę, trzeba jeść warzywa i nie pić piwa. Nie pić piwa, też mi coś. Jak mi Grażyna ostatnio zakazała nie pić piwa, to do tej pory płaczę, że jest sama w domu. Bzdury jakieś. Muszę coś z tym zrobić. Nie. Kurwa. Dobra, na dzisiaj wystarczy. Koniec z tym cardio. Jeszcze mi mięśnie spadną. Ha! A tego to chciałby tylko sąsiad. Dobra. Zobaczymy, co na tych... Kurwa, jak to się kurwa odblokowuje. Co na tych Facebookach i internetach. Co? Zawody w trójboju siłowym. Zawody? Tu jest napisane, że za 2 tygodnie zawody siłowe i do wygrania 1500 zł, karnet na solarium i suple od SFD? Ale bym Passata wyremontował. Konkurencje, wyciskanie, martwy ciąg i przysiad? Ha! Jak ja 30 żuberków z Biedronki niosę w siatach plastikowych, to co, tu nie dam rady? Co tu dalej? Wpisowa... Dobrze, że nie ma wpisowego. Jak dupę Grażyny z kanapy podnoszę, to i tu dam radę. O! Piotr dzwoni? Ha! Ciekawe, co chce od ojca. Pewnie Passata na dożynki pożyczyć i se przypomniał. Halo, Piotr? Tak. Na siłowni. Co? Nie. Ty byś tam lepiej w SFD zapytał, czy mnie w zawodach nie chcą sponsorować. Tak, dobrze słyszałeś, w zawodach. Trójbojowych. Co? Piotr, ty się czasem taki głupi, że ty chyba jesteś sąsiada. A, nie denerwuj ojca. Cześć. Bezczelny gówniarz. Kurwa, ten Piotr. To głupi jak but. O, tak, białeczko. A, jeszcze miarka. O, a, sprzątaczka posprząta. O, tak. Zobaczymy zaraz na tym treningu, ile ja to wyciskam. W tym trójboju to nie będzie mi równych. Coś pomóc? Jak coś, to szatnie jest tam. Nie tym tonem, młodzieńcze. Ja takimi rurkami w Wietnamie to zupę mieszam dla całego batalionu. Proszę. Ale w zasadzie to potrzebuję trenera. A najlepiej to 2. Do zawodów. W tym trójboju. Wow. Wow. Wysokie progi. Do zawodów, mówi pan. No, może coś z tego będzie. Noga jest. Duży. Broda. Dobrze, jak chce pan, to pana sprawdzimy. Zapraszamy. Już teraz? Już teraz. Dobra. Na początek 20 burpees. No, to zaczynamy. A proszę pana, a co to jest te bumber, drum, brum, burpees, bum? Padnij powstań po polsku. A, to ja w wojsku byłem. To ja wiem. No to go. Tak upadłem, że aż się kropkami nakryłem. O, dobra. Nie no, jest dobrze, nie? Ale teraz do góry. A jaki jest w tym sens, żeby się kłaść i za chwilę stawać? Ha! Ponadto,
Jak ja już raz na dół zejdę, to nie wstaję, póki nie skończę. Dobra, to inaczej. Zróbmy tak. Jurand tam robi martwy ciąg. Podejdź i zrób tak z 15-20 ruchów na rozgrzewkę. Zobaczymy, jak u ciebie z techniką jest, dobra? U mnie z techniką to widzę lepiej niż u ciebie z ruchaniem. Dobra, sobie, podejdź sobie do gryfu. Stań sobie może troszkę wężej. No i złap się sztangi. A to musi być tak nisko, nie można jakoś na siedząco? Nie da rady. Złap po prostu gryf, dasz radę. O kurwa. Dobra, wiesz co, bo chyba ci trochę mobilności brakuje. Nie mobilności? No. Też mam pasata. Aha, dobra, ale nie o to chodzi. Nie chodzi o to, że tam masz pospinane troszkę mięśnie dwugłowe. To weź się połóż tutaj na podłodze, my sprawdzimy, jakie masz tam zakresy mobilności i ewentualnie się... Sztangier przesunę. Dobra, teraz tak, słuchaj, rozluźnij się, ja ci tutaj posprawdzam jakieś zakresy ruchomości. No, spokojnie. O, panie, tyle? Serio? Nie jest dobrze w takim razie. Idziemy drugą nogą. O, kurwa, żywcem się nie dam. Jezus Maria, okej, dobra. Sprawdzimy, jak mu ten zdupus. O, chłopie. O, kurwa. Cienko jest. Druga noga. Dobra, wiesz co? Musimy cię tu w takim razie troszkę zmobilizować. Weź obróć się na brzuch. Dobra, Jurand, i wiesz, tam rozbijasz gruszkowaty, poszatkowy średni. Dobra, dalej, jedziemy. Nie mi tam zboczeńcu rękę wbijasz. Dawaj, wytrzymasz, spokojnie, nie boję aż tak bardzo. Dobra, wiesz co, srać ten martwy ciąg, zobaczymy przynajmniej jak z przysiadem jest, bo tutaj bida taka, że aż piszczy, panie. Dobra, wstawaj. Dobra, słuchaj, no to co, zaczynamy w takim razie siad, nie? Słuchaj, ale takie pytanie, no? Nie? Między nami, a ten twój kolega, on jakiś ciepły jest? Co? Nie, czemu? Bo on takie spodnie obcisłe ma. Co on woli, pęto od brzoskwinki? Jezu, gościu, coś ciebie za typ. Nie, to są specjalne spodenki, to jest singlet do przysiadu, do martwego ciągu. Jak będziesz robił dwa razy swoją masę ciała w przysiadzie, spokojnie możesz takie gaciu sobie ubrać, będziesz zajebiście wyglądał wtedy. Tak? No? To gdzie tu macie wagę? Ja idę się zważyć. No tam jest, chodź. Jakiś error. Powiem im, że waży 90. W końcu na tyle wyglądam. Dobra, chłopaki. Waży 90. No. 2 razy 90 to 190. Więc ładujcie mi to i dźwigamy. 500 zł drogą nie chodzi. Na pewno dasz radę tyle podnieść? Pewnie. Mieć 4 ręce. No. Słonia nimi w Wietnamie zabiłem. No dobra, jak chcesz, to jedziemy w takim razie. Ty, ale w klapkach to będziesz podnosić? Pewnie, że nie. Co to się odjebało? Wszystko okej? Okay? Żyjesz? O, dajcie mi telefon, szybko! Okej. Już masz, dzwoń. Halo, Piotr? Miałeś rację, te zawody to był głupi pomysł. Ale wiesz co? Tato wymyślił, że wyciągniemy z ubezpieczenia. Ha, przynajmniej na sprzęgło do pasata będzie. No, szybko, przyjedź po mnie. A tata se teraz... Poleż!